Czego uczy mnie Bóg w Biblii w Ewangelii Łukasza 24:15? A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi i rzekł do nich: cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? Ewangelia Łukasza 24:15. Spotkanie Pana Jezusa Chrystusa z dwoma smutnymi uczniami. Tych dwóch ogarniał smutek, gdyż Jezus, ich Pan i Mistrz, umarł. Pojmano Go, skazano na śmierć, biczowano, bito, a ostatecznie ukrzyżowano. Domyślamy się, że właśnie to wydarzenie było tematem ich rozmów w drodze do domu. Ich oczekiwania pękły niczym bańka mydlana. Mieli bowiem nadzieję, że Jezus jako przyobiecany Mesjasz uwolni ich kraj spod panowania Rzymian, zamiast tego został zamordowany. Potrzebowali czasu, żeby się pogodzić z tym rozczarowaniem. Pan Jezus Chrystus przyłączył się do nich, oni Go jednak nie poznali. Zapytał, o czym rozmawiali, smutni przygnębieni, opowiedzieli Mu o tym, co obciążało ich serca. Takim właśnie jest Pan Jezus Chrystus również dzisiaj. Interesuje się nami. Pomimo, że jest Bogiem i zna nasze myśli, pragnie, abyśmy w modlitwie opowiedzieli Mu o naszym smutku, zwątpieniu i wszystkim, co nas porusza. Tych dwóch nabrało odwagi i wylało przed Nim swoje serca. A Pan Jezus Chrystus co zrobił? A Pan Jezus pocieszał ich i wyłożył im pisma Starego Testamentu. Można w nich bowiem znaleźć wiele wskazówek dotyczących Zbawiciela. Ostatecznie musieli ci uczniowie wyznać: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Także dzisiaj jest to możliwe. Mianowicie podczas czytania Biblii. Także dzisiaj jest to możliwe. Podczas czytania Biblii i rozważania zawartych w niej słów Pana Jezusa Chrystusa. On chętnie odpowiada na nasze pytania, pociesza i rozgrzewa serca. Całą tę historię zachęcam Cię, abyś przeczytał w Ewangelii według Łukasza, 24 rozdział, od 13 do 32 wersetu. A tak, gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi i rzekł do nich: cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? Ewangelia według Łukasza 24, od 15 werset i 17 werset.